Dzień dobry, Wojciaszku. Chciałbym, dobry. żebyś wiedział, zanim no. zaczniemy, no. że aktualizacja Audio Hijacka dalej tu jest i dalej nie została <laughs> zrobiona. Mój ulubiony serial. Za każdym, Wiesz, co jest fajne? To jest taki temat, który wraca za każdym razem, kiedy nagrywamy podcast, bo jak uruchamiamy Audio Hijacka, to za każdym razem dostaję komunikat. Różny, A różny. To jest jedyna okazja tak naprawdę do uruchamiania tego software'u, nie? Tak, tak, tak. No, raczej nie używam Audio Hijacka do innych rzeczy, więc... Za każdym razem widzę, dostrzegam 38422 2, jakiś program, nowa wersja. Mówię, o fajnie, 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 fajnie. Kiedyś może zaktualizuję, przyjdzie ten moment. No to może być historyczny, historyczny moment tego podcastu, bo to urasta już do, wiesz, do, 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 do jakiejś. Na tom... tym etapie nie wiem, czy to nie jest mój nemesis już ta aktualizacja. Mm -hmm. W sensie mm. tak długo. Ciekawe, co, co mnie zmusi najpierw do zrobienia tej aktualizacji? Coś czuję, że to może być nowa wersja macos bo oni tam zawsze robią jakieś takie, mm -hmm. e, że za każdym razem, jak wychodzi nowy, jakiś update duży do macos to trzeba audio Hijacka zaktualizować. Może wtedy, może tak mnie, tak mnie znajdą, w ten sposób do mnie dojdą, nie? No to już jesienią. jesienią. Tak. Także do. No, 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 że... Niewiele czasu mam na, 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 na wolność, na radość, na miłość, na, na, na jakby własne decydowanie o sobie, już jesienią podejmą decyzję za mną. Może tak być. Za mnie. No, Może tak. tak być rzeczywiście. No, Dzień kochany, dobry, powiedz tymi, jak ty się czujesz, ponieważ nagrywamy dwa dni po ogromnym, największym wydarzeniu, na które my... wszyscy się szykowali. Wszyscy czekali, czekali. To prawda. E, wiesz co, ja, pff, ja mam takie wrażenie, że jeszcze e... na pewno jeszcze nie odpocząłem po nim. To jest jakby. To jest pierwsza rzecz. Typowe. Było to bardzo exhausting mhm. w taki czysto, tak powiem, człowieczy, człowieczy sposób, ale wspaniały. Najspanialszy dzień mojego życia. Super się bawiłem. No, zamknęliśmy imprezę o 4:00, więc tak, 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 więc, więc super. Niewiele pamiętam. I to wcale nie dlatego, że ja w ogóle, przez, jak się okazuje, bo dzisiaj sobie zdałem z tego sprawę, że ja piłem tylko i wyłącznie wodę z, z cytryną przez całą imprezę. No mm -hmm. tak e, często jest. Tak często jest. Nawet soku nie posmakowałem żadnego, a brońcie Panie Bożu, wina jakiegoś. No, więc e, bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę, e, aczkolwiek mam też taką ogromną radość w człowieku, że to już jest, w sensie, że to już nie ma, nie ma nie, ten projekt się, jakby projekt dojścia do dnia ślubu się zakończył i teraz jakby inne rzeczy przed nami, jakieś różne fajne w ogóle i fajne jest to, jest to że teraz kolejne jakby projekty nie mają dat, nie? W sensie, że to jest tak, że nie trzeba do tego stosować. No, dzisiaj na przykład fajnie było przyjemnie fa poplanować sobie nadchodzące tygodnie, kupując jakieś wejściówki, jakieś wiesz, wizyty w muzeach i mhm. więc fajnie bo bo to są takie rzeczy, które, które chcę mi się robić i, i bardzo się z tego powodu że no wyjebanie, no mam żonę, no co może być, no no, zajebista sytuacja. Pewnie, że tak. No ja, ma, ja mam zawsze z takimi eventami, które jakby wiesz, od dłuższego czasu stoją w kalendarzu, to dla mnie są takie um, eventy graniczne w pewnym sensie, że jakby tak, jest tak, wszystko tak, tak. przed tym eventem, event i później już jest po i jest nagle, nagle ja czasem mam tak, że na przykład, wiesz, na tydzień przed dużym wydarzeniem, a traktuję ten ślub jako duże wydarzenie też w moim życiu, no wiesz. Ogromne. Byłem świadkiem, to to jest pierwszy raz w życiu, więc to też jest dla mnie, wiesz. że duże... żeby było jasne, jakby świetną robotę świadkową zrobił, to znaczy zorganizował oczywiście wieczór kawalerski, który pamiętam, na szczęście. To po pierwsze, po drugie zrobił oczywiście przemysłowo mowę, która niektórych doprowadziła do śmiechu i mnie oczywiście niektórych, takiego delikatnego... Niektórych, bardzo ładne. Niektórych. Mnie, tak, mie, mnie oczywiście takiego o Wojtek, dlaczego to... Ty... Ale było wspaniale, więc, więc, więc super. no Życzenia oczywiście Wojciaszek dał też najpiękniejszy, także git. Świetnie się sprawdzi w roli świadka. Polecam się, jakby co no, doświadkowania. Nie, ale, ale było to. No, ale faktycznie wiesz, jakby tydzień przed tego typu rzeczami, dużymi eventami, zawsze jest, ja nie potrafię myśleć o niczym innym. W takim sensie, że wiesz, jakby to m, nawet pod względem takiej czysto produktywności, o której często mówimy tutaj ja w rozumiem. podcaście, to jest coś takiego, że po prostu przy tak dużej rzeczy po prostu naprawdę nie, nie jesteś w stanie się roz, rozłożyć na drobne i, i, i myśleć o innych rzeczach. I ja faktycznie przez ostatni tydzień tak miałem, że tak to nie jest tak, że jakby super aktywnie, no bo wiadomo, że było parę rzeczy do, do ogarnięcia, ale generalnie no rzeczywiście tak myślałem sobie o tym. No dobra, no to w piątek, to w piątek, okej, okay, no dobra, będę pamiętał. Będę pamiętał, będę pamiętał. E, i, 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 I co jeszcze tam, jeszcze coś tam do, dokręcić, a teraz jak już jesteśmy po, no to mam wrażenie, że wiesz, że wreszcie jakby e, zwolniło się miejsce w głowie, nie, jakby na, na, tak. na myślenie o innych rzeczach i, 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 i teraz jest ten czas. A to jest ciekawe, o właśnie, przecież no. jak nasi słuchacze, kochani, będą słuchać tego odcinka, to ja już będę bezrobotny. O. Oh. <laughs> Więc to jest taki news, który chętnie, chętnie się nim podzielę, bo rzeczywiście coś na grupie telegramowej wspominałem, że, że będą newsy pod koniec lipca, więc z przyjemnością się nimi podzielę. Otóż zakończyła się moja przygoda w Polskiej Lidze Sportowej. Króciutka, bo króciutka, ale, ale dość intensywna. Ale bardzo pozytywna, żeby było jasne, w sensie pozytywna dla wszystkich stron. Mhm. Jakby to, że to, że ja odszedłem i to moja absolutnie autonomiczna decyzja wynika po prostu z tego, że trochę życie się... gdzieś ludzi. A, nie, nie do końca. Nie, nie, życie się troszeczkę po, pokomplikowało straszliwie i, i, i zwyczajnie dodatkowo jeszcze dorzucenie tej pracy, która i tak... Jakby super elastycznie podchodziła w ogóle do, do, do tego, jak do zarządzania czasem i tak dalej, ale no to nadal było dla mnie za mało. Jednak no to jakieś tam wiesz, choroby w rodzinie, jakieś takie rzeczy, które są dość mocno obciążające. Stwierdziłem, że nie byłoby fair, jakby, to ja Wojtek wiesz, zrobię tak, żeby ludzie się nie musieli stanąć. Wszystko jest GIT teraz? Generalnie jest GIT? Tak, nie, nie, żeby. Tak, tak. Jakby jasne, to wiadomo, że, że choroby dotyczą y, starszych członków rodziny, więc to wiesz, to na razie jest ok, ale wiadomo, że czas niestety nie gra, y, nie gra y, tutaj, wiesz, na, na korzyść. Y, mm -hmm. Więc no, y, wiadomo, parę rzeczy trzeba jeś, jeszcze poogarniać. Ale generalnie, generalnie na razie jest tak, na razie się troszeczkę uspokoiło, jest, jest trochę spokojniej, więc spoko. Natomiast jakby stwierdziłem, że, że, że tak, to jest, nie byłoby uczciwe, żeby wiesz, grać na 20% możliwości i, i czasu, który jestem w stanie poświęcić, więc po prostu wiesz, na razie robimy sobie pauzę i, i, i rozchodzimy się. Przybiliśmy sobie piąteczki i wszystko jest Git. Natomiast no, przede mną trochę 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 wydarzeń i trochę też przygód, bo, bo, bo tak stwierdziłem, że chyba będzie czas po jakimś czasie, jak już tak się pozbieram trochę, to um, chyba próbować robić swoje rzeczy. I jakoś może, może trochę powalczyć z tym podcastem naszym pięknym, e, jeszcze tutaj po, po, spróbować coś tam porozkręcać, rzeczy, bo jakby my robimy to tyle lat, a tak naprawdę wiesz, jeszcze dużo dużo rzeczy, żeśmy nie, nie przeorali, dużo rzeczy jeszcze, nie, żeśmy nie, nie, nie było zrobili. wyeksplorowanych Tak do? i myślę, że, że tutaj jest dość dużo, dużo, dużo jeszcze ścieżek do wydeptania więc może to będzie dobra okazja na to, żeby, żeby spróbować je wydeprać. Nie, nie, żebyście mieli świadomość, to nie jest tak, że, że nagle tutaj jakieś rewolucyjne zmiany i tak rewolucje się działy w ostatnim czasie. Dość... No wyjebałeś Andrzeja, pamiętajmy no, wiadomo, o tym. Wiadomo, no nie zapominajmy o tym. Ale, ale to, to nie chodzi o jakieś, wiecie, duże zmiany, ale a raczej może, może trochę więcej szumu wokół nas, może spróbujemy poszumieć troszeczkę w internecie o tym, co my tu robimy, bo uważam, że jakby jeżeli chodzi o treści i to, co robimy, jest to dobra rzecz. W sensie, to no, by to jest spoko rzecz, tylko że po prostu e, e, gramy też troszeczkę w niszowej tematyce. No, niszowej jak niszowej, ale, ale generalnie jest to dość wiesz, no bo gdzieś tam ten sufit na pewno jest, ale jeszcze do niego nie doszliśmy, więc myślę, że spokojnie możemy coś tam jeszcze podziałać. No i zobaczymy, zobaczymy. Na razie nie myślę o, o przyszłości, bo jeszcze parę rzeczy jest w teraźniejszości do ogarnięcia, natomiast, natomiast, tak, myślę, że to będzie jeden z punktów, które chciałbym troszeczkę prze, no, przeorać przeorać. Także no, ja będę trzymał kciuki przedem, i mam nadzieję, tak. że tam gdzieś się pojawię. <grym> a tak w ogóle. Właściwie widziałem jakiś czas temu, to jest, wracam na chwilę tylko do tematu poprzedniego mojego. Ktoś na naszej grupie jest wąsowej, napisał, że o, to może teraz pani Orzech by się przestawiła, czy powiedziała parę słów do mikrofonu. A, no. Teraz tego nie zrobi, ale najlepsze było to, że ja, ja mówię Paulinie, ej Paulina, po bo jak, i pojawił się taki koncept, a Paulina mówi do mnie... No tak, to ja powiedziałabym, że warto jest korzystać z festmaila, e, trzeba pamiętać o zarządzaniu zadaniami i o tym, żeby dbać o kalendarz, dobrze? A ja mówię, no do tego się ślub. Do tego tak, się ślub. Pięknie, pięknie, no. pięknie. Ale e, absolutnie wiesz, to oczywiście zaproszenie mm, ja, ja rzucę oficjalnie tutaj może na, na antenie, że jak najbardziej chętnie byśmy i ja z Pauliną może pogadali któregoś dnia, jak będzie gotowa na takie no, wyzwanie. Może tak kiedyś się poznacie, wiesz, jak to jest. Wiesz, no, no to jest. Spróbujemy, spróbujemy. Teraz akurat w tej, w tej konkretnej sekundzie gra w Simsy? No, to też to, to są ważne sprawy. No, to to są bardzo ważne. W sensie, nie mam nagranego, więc mogę powiedzieć, e, no bo zastanawiałem się, jak w Simsach e, kody wpisać, żeby mieć dużo pieniędzy, nie? To jest najważniejsze, że w Simsach że nie, czy nie? Nie, 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 ale jakby jak to zrobić na konsoli? A, no. Mod i, By the way, moderlode jest kodem, ale na można też zrobić to zrobić dużo łatwiej, bo w ogóle na konsoli to działa w taki sposób, mm, że na padzie trzeba było nacisnąć wszystkie te przyciski... E, R1, L1, Aha. E, R2 i L2, czyli jakby takie. Tak. Mhm. Wtedy pojawia się e, okno konsoli, do którego trzeba wpisać e, Testing Cheats True, a następnie oh, wow. i wtedy dostajesz powiadomienie, że jak będziesz korzystać z cheatów, to na tym saveie nie dostaniesz żadnych e, achievementów. O, oh, okej. Okay. Czyli to całkiem ja, oficjalnie w ogóle jest to tak rozwiązane. ok. Ja, na, ja zaznaczyłem oczywiście, że tak, to nie ma problemu, a potem w ten sam sposób. Mm, Proszę bardzo, wywołujesz sobie znowu konsolkę mm -hmm. i wpisujesz money, spacja i wpisujesz kwotę. I Aha, jak naciśniesz okay. zatwierdź, to ona się pojawia na, na koncie, nie? Więc włączyłem, że to mała ma chyba 9 999 tysięcy. Mm -hmm. Myślę, że spokojnie można za to zbudować coś w Simsach. Tak coś by. pewnie tak. To, to, to Trochę żałuję, że nie da się grać na kodach w życiu, nie? Jakby... To, no, no. Bo, 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 e, oczywiście z założeniem, że nie dostaniesz żadnych achievementów e, na tym saveie. Mm. Tak, mama ci nie złoży gratulacji. No, ale trzy <głos》>, one są tak bardzo potrzebne. No. <głos》> Rozumiem to. W pełni. No, ale wiesz, tam ktoś by Godmode wpisał i, i zaczął świlować. Godmode. Tak, to może być niebezpieczne. E, w, nie wiem, to może przejdziemy już z powolutku tutaj do tematów, bo. bo Wybadałoby. To ja mam temat... No to opowiedz, kochany. To ja mam temat odnośnie aktualizacji. W tej o. pierwszej, wiesz, że aktualizacji. To pojawiła się aktualizacja do przeglądarki, z której korzystam. Aha, do tej szalonej, tej takiej dziwnej. Tak. No. Ja mam nadzieję, że kiedyś w ogóle, jeśli, jeśli ktoś się nie zapisał, to się zapiszcie, a jeśli się nie zap... jak się zapisaliście, to jakby czekajcie jak najbardziej, bo... No... Mm... Trzeba przyznać, że Ark jest po prostu... No, Pojębaną przygodą. Mhm. I teraz tak. W ciągu ostatnich paru tygodni pojawiło się parę różnych aktualizacji. One wychodzą co tydzień. Jest w ogóle co tydzień? Tak, co tydzień. Jest, będzie też w opisie odcinka link, oczywiście, do, do tego dokumentu na Notion, w którym te aktualizacje wszystkie są. I teraz aktualizacje, które się pojawiły od ostatniego czasu, to jest. Bo to było bardzo ładnie. Boost, okej, Można robić boosty. I boost to jest taki rodzaj dodatku, który sobie możesz w CSS i w JavaScriptie sam napisać w przeglądarce. Czyli załóżmy, że jesteś na przykład na naszym forum i nie odpowiadają ci kolory tła, które są dostępne w naszych trzech motywach: jest tam jasny, ciemny szary, szary, czarny szary to możesz zrobić nowy boost i override'ować konkretnie y, domeny, tak? Tak, i możesz mm -hmm. na przykład override'ować, znaczy to on działa wszędzie, nie? Ale możesz override'ować zachowanie i wygląd stron internetowych, takich, które oczywiście sobie mm -hmm. sam wybierzesz prosto z przeglądarki tylko przy wykorzystaniu CSS i JavaScript, więc to jest super opcja, bo jak chcesz coś sobie szybko zmodyfikować to, hmm. to możesz ja pamiętam, ale, że mam, mam takie, no, taki dodatek bodajże do Chroma. Już te, teraz tak często nie korzystam, ale bo ja z Reddit'a teraz wiesz, na Apollo praktycznie się przerzuciłem w 100%. Nawet na komputerze rzadko wchodzę na Reddita. to jest zabawne, że częściej wchodzę ja też, przez ja telefon też. czy lajka. Czy ja jak, jak mam ochotę na. No, tak, właśnie, na iPadzie, jak mam to no. poredytować, po to zdecydowanie iPad. Ale miałem taką wtyczkę i właśnie taki dodatek, Reddit coś tam, coś Enchantment tam, suite, coś, to był, coś takiego. No, no, no i tam rzeczywiście było dużo doda dodatkowych rzeczy, ale między innymi można było modyfikować wygląd właśnie e, całego Reddita, e, tam włączyć sobie dark theme tak, na oczywiście. stałe. Jeszcze zanim on był wdrożony przez deweloperów samego Reddita, więc fajna rzecz, ale no, rozumiem, że tu można to po prostu zrobić z jednej strony dla każdej domeny, jaką chcesz, mm, no i samemu, nie, jak umiesz oczywiście. I Kolejna kolejna zmiana, która się pojawiła, to jest mm, split view. Ja mówiłem o tym, że w tej przeglądacji jest split view, który jest tak mm, dość intensywnie i fajnie jakby zrobiony, mhm. że wiesz, że po prostu przeciągasz sobie taby na drugie, tak jak na, 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 na iPadzie i one się tworzą dodatkowe okna. A teraz ten split view, na przykład kiedybym wrzucił jakby Twitter, forum, coś jeszcze mhm. w split view, to to jest zapisywane jako tak jakby jedna, jedna karta. To znaczy, że możesz mm -hmm. nawet przypiąć sobie do y, tutaj, do zakładek parę kart w jednym Jasne. widoku naraz, mm -hmm. więc jak na przykład... Tak mam... jak na iPadzie masz, że masz dwie apki otworzysz tak. i wyjdziesz z nich, przejdziesz do czegoś innego, to zawsze możesz wrócić właśnie do tej pary, nie? Tylko, że to nie jest zapisane takie na hardkorowo gdzieś. Tylko to jest w tej liście, no, która po jakimś czasie tam Możesz znika, zrobić sobie dodat, Możesz zrobić sobie skróty, z tego co pamiętam w iOSie, że jak otworzysz jedną aplikację, to żeby dzisiaj otworzyła od razu druga w Split View, tak nawiasem. Ale. A, y okay. Tak, gdybyś chciał. Mhm. Ale y trochę tak i to jest o tyle fajne, na przykład, że mam takie dokumenty, które uzupełniam, na przykład raz w miesiącu wiesz, jakieś takie wykresy i, i mam jakieś takie tabele do uzupełnienia jedną z drugą i tak dalej. Mhm. To ja mogę sobie teraz zapisać, i zap też zapisuję oczywiście, mm, po prostu split view jeden. Mm -hmm. A najfajniejsze jest to, że możesz na przykład tam wrzucić trzy karty, cztery karty obok siebie, nie? I po prostu mieć, jak wiesz, na dużym ekranie, jak mam te 43 cale, to wyświetlam sobie tak naprawdę cztery pełne strony internetowe w przeglądarce, mm -hmm, w mm -hmm. jednym split view to jest tak, że przenoszę się pomiędzy tymi czterema kartami, a jakimiś forami czy czymkolwiek innym za jednym kliknięciem. To mm -hmm, mm -hmm. okay. jest bardzo fajne. Oraz e, coś, co też mnie cieszy, to jest to, że możesz mieć teraz e, shortcuty w przeglądarce. Można wymieścić sobie jakie się chce. I okay. coś takiego, co jest. Jakby mówiłem, że można robić tutaj screenshoty w tej przeglądarce, nie, że ona ma taki przycisk, żeby robić screenshoty. A teraz te screenshoty mogą być live, gdzie możesz zapisać część. Na przykład, o jak wejdziesz, wpiszesz Pogoda Warszawa w Google i wyskoczyć na taki widget, to jak zrobisz jego screenshot, to jak wrzucisz go sobie do, jakby zobaczysz go sobie w przeglądarce w, w screenshotach, to on będzie klikalny. Okay. Być mógł zobaczyć, na przykład. Robisz sobie screenshot pogody w Warszawa i on zapisuje aktualny stan tego widget'u, nawet z, możesz przez, klikać sobie na inne Aha. godziny i tak dalej. Tak, to, tak. To to jest. Oni robią śmieszne rzeczy. Bardzo interesująca jest to przeglądarka, nie ukrywam. Każdego. Y, każdego tygodnia autentycznie czekam na nową rzecz, żeby zobaczyć, co tam ciekawego wymyśli w tym arku. Nie jest tak, że czekam, żeby to były co chwilę jakieś ogromne zmiany. Ale nawet takie, wiesz, updatey w kontekście co tam ciekawego się tutaj pojawiło, mhm. no to tutaj co chwila się coś pojawia, nie? Wow. Ciekawe, że, że tak... Kurcze, no bo... Ja już o tym mówiłem poprzednim razem, jak mówiłeś o, o tej przeglądarce, że jakby zaskakuje mnie to, że można na świeżo podejść w ogóle do tak. do, do, to jest, do nie bycia zupełnie rzeczy, ale... Ale właśnie wiesz, z jednej strony dobra, wymyśliliśmy nowy koncept, który opowiedziałeś w, wiesz, w jednym z poprzednich odcinków, mm, ale oni cały czas jakby myślą out of the box, nie? Jakby wprowadzając nowe funkcje, jakby cały czas robią coś, co jest takie inne. I mhm. to jest ciekawe, jakby to, jest, to, to mi też przypomina bardzo, yy, bardzo yy, heja w pewnym sensie, wiesz, y, że jakby no mają coś innego, no i teraz wiesz, teraz kombinują i, i szukają jakiegoś rozwiązania. akurat tak dużo aktualizacji teraz już się nie dzieje. Okej, okay. no to też wiesz, no wiadomo, że gdzieś tam się kończy. Znaczy, później. teraz zrobili coś takiego fajnego, że mm, te maile, które są zobaczone u ciebie, to one są, mm, można było je już jakiś czas temu zasłonić jakąś grafiką. Żeby ich po prostu nie widzieć, mm -hmm. to to co zrobili, i to jest dostępne na razie tylko na komputerze, to na tej grafice możesz sobie robić notatki jak chcesz. Okej. Okay. Tak. W sensie wiesz, no bardzo, bardzo to jest fajne, wysyłam właśnie screenshot ci, to możesz zobaczyć, to, to jest jakby grafika, która jest zakryta, tam tam są zakryte maile i na tych Aha. możesz sobie robić właśnie jakieś notatki, linki, cokolwiek. Fajny, okay. no fajna no, rzecz, spoko. mam nadzieję, że to się pojawi moment na moment na urządzeniach tych e, mobilnych. Mm -hmm. No to też trudno replikowalne. Znaczy muszą być jedna po drugiej, pewnie no, to, to jakoś tam prze Tak, no tam tam jasne. Ale, jasne, ale, jasne. Ale, ale, ale spoko, bardzo to jest fajna rzecz. Nawet gdyby to na mobilu wyglądało tak, że będą małe pilsy, które się naciska i kiedyś otwiera cała notatka. Nie przeszkadza mi to całkowicie. Mm -hmm. A jednak spoko opcja, że takie wiesz, no rzeczy, które się często na przykład. Mm, Często się odpisuje, mhm. można sobie po prostu tutaj wrzucić jako yy, notatkę. Okej, okay, no, no tak, 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 jasne. Ja tak mam na przykład y, szybkie notatki y, macos Czy tam. Tak, ogólnie. to jest zajebista rzecz. No, no to na, i, na i Padziku, roku. tak. Jakby są zawsze w tym samym miejscu i faktycznie tam mam zapisane takie parę rzeczy, które do których muszę mieć zawsze dostęp, bo po prostu mi się bardzo przydają. No, to faktycznie to, to jest fajne, fajne miejsce do zachowania, właśnie tych notatek. Po prostu szybkie notatki, ciach i tam mam, nie wiem, jakieś na przykład. Pół zdania do skopiowania, bo tam czas. W jednym konkretnym przypadku korzystałem z tego, wiesz, z tego ciągu znaków. Mogłem to rozwiązać skrótem teoretycznie, takim, wiesz, do zamieniania znaków, ale myślę, żebym zapomniał bardzo szybko, co wpisuję, żeby to uzyskać, bo to przydawało mi się raz w tygodniu, a to za mało, żeby wiesz, żeby, żeby zapamiętać, przynajmniej dla mnie, nie. Ale okej, okay, no jakby no, wiesz, jeżeli jesteś w tym kontekście. Maila, yy, bo właśnie pracujesz na mailu, robisz rzeczy, no to właśnie w, 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 rzeczy, które mogą ci się przydać właśnie w tym konkretnym kontekście, mogą być właśnie pod ręką, więc jakby zawsze lepiej niż, niż nie. To ja, ja korzystam też z, ze zmiany. Yy, są to takie skróty na klawiaturze, nie? Mhm. Typu. Mam takiego ten skrót, to mówiliśmy tam dawno, dawno temu, że jak naciskam, że jak wpiszę dwa razy małpę, to mi zamienia to na mojego maila, żeby nie musiał go cały czas wpisywać yy, z palca. Mm -hmm. Albo jak piszę numer konta bez spacji, to zamienia go na mój numer konta bankowy, żeby można było komuś wysłać. Więc jak ktoś napisze, że mam podać numer konta, to ja mogę to zrobić od razu, nie? No jasne. jasne. To tak sobie wpisuję takie wiadomości. A mam taką notatkę przypiętą w notatkach, które nazywa się y Handy, i to są rzeczy, które. Takie całkowicie z dupy. Mam tam na przykład numer klienta oraz adres www strony z awariami UPC. Mm -hmm, Taka mm -hmm. z dupy rzecz, ale po prostu nie wiedziałem gdzie mam to wpisać, a to mi się często przydaje, bo na przykład wiesz, dzisiaj na przykład internet przestał działać, wszedłem i zobaczyłem, że się okazało że faktycznie jest awaria w tym momencie. Będzie zlikwidowana tam za dwie godziny. Okej. 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 Okay. Okay. Ja teraz szukam, ponieważ u nas na forum wspaniałym ktoś wy, 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 wyprowadził mnie z błędu. To znaczy podrzucił, jak się okazało, zajebisty tip. Pamiętasz odcinek, w którym opowiadałem o oznaczaniu tagami plików? I... I tak, pamiętam i pamiętam nawet o, o jaką radę chodziło, no to prawda, to też I... mnie wyzywało mózg. Bo ja tam w ogóle wszystko naokoło, nie, tutaj automatyzację zrobiłem sobie, programik, który to robi i po naciśnięciu magicznego skrótu to oznacza. Okazało się, że w macOSie jest wbudowany skrót do oznaczenia. Jaki, Wojtek, powiedz jaki, bo to też jest super istotny jaki to jest skrót. Właśnie teraz próbowałem to znaleźć na forum, teraz jak, jak mówiłeś, yy, więc nie mogę teraz znaleźć. Albo Command 1, albo Control 1. Musisz to teraz sprawdzić. Już ci powiem, bo to, to jest chyba comma, Control 1, wiesz? Ja control, myślę, 1? control 1? Ja akurat mam tagi wyłączone, poczek, muszę włączyć. Pasek boczny, nowe tagi. No. Okej. Okay. Yy. No, bo, bo ja teraz jestem na Windowsie, więc nie mam, nie mam jak, ale w każdym razie okazuje się, że po prostu Control 1 lub Command 1, to zaraz e, Orzech tu tak, sprawdzi. Y... to sprawdzi. Control? Poczekaj. Y... O Jezus Maria. Command. Command. Command 1, dobrze. W każdym razie Command 1, 2, 3, 4. 5, tam jest tych tagów chyba 5 albo 6. No to tyle cyferek, ile tych tagów. Kolejność jest ustalana no tylko nawet. jedną rzecz z tagiem w ogóle w całym, w całym moim komputerze. Właśnie o, to widzę, no że mam tylko jedną rzecz z tagiem. No bo widzisz. W każdym razie tak, można użyć komand 1, 2, 3, 4 i on oznacza to kolorem i tagiem koloru, który jest ustalony w danym. W danej kolejności, i to jest też ciekawe, że tą kolejność można zmienić. Yy, I ktoś napisał, że kolejność tagów niestety się w iCloudzie nie zapisuje, więc jak masz dwa komputery, no to tą Ech. kolejność musisz sobie ręcznie zmienić, ale synchronizują się przynajmniej tagi, yy, więc można je podejrzeć. I to jest ciekawe, że jakby te tagi synchronizują się nie tylko między komputerami, w takim sensie, że jak innym komputerem otwierasz katalog na drugim komputerze, to widzisz, że są oznaczone określonymi kolorami, ale nawet możesz oznaczać tymi tagami pliki, które nie są koniecznie na wbudowanym yy, dysku, ale mogą być na nasie na przykład, więc to też jakby działa. Wszędzie, gdzie tylko Finder może zajrzeć, to jak najbardziej te tagi można powstawiać do plików i, i faktycznie command 1, 2, 3, 4 e, można wykorzystać. E, no cóż, nie wiedziałem, nie miałem pojęcia. Mm. To trochę tak jak ktoś, to też może będzie tip dla jakich ludzi. Jeśli na przykład korzysta, macie skróty na Maku. shortcuts, nie? No. E, ja y, korzystam ze skrótów na Maku. Mhm. I ktoś napisał, że on zrobi sobie skrót do tego, żeby coś się działo z, wiesz, ze światem, z komputerem czy czymkolwiek, i chciałby mieć jakby zrobić do niego aplikację po to, żeby móc go szybko uruchamiać. To ciekawostka jest taka, że można sobie skróty, konkretne skróty klawiszowe, w sensie skróty na Maku, wrzucać mhm. do paska menu. Tego paska na samej górze. Więc na przykład mm, ja miałem skrót do tego, żeby uruchamiać mi Zrobiłem sobie skróty na wszystkie akcje homekitowe, które chcę uruchamiać w biurze. Aha. E, czyli na uruchomienie światła, na e, włączenie sobie trybu do afterdarka Darka i tak dalej i tak dalej. I w prawym górnym rogu, tam gdzie jest ten pasek taki długi, miałem po prostu ikonkę skrótów Aha. i mogłem e, wybierać po prostu gotowy skrót, który uruchamiał konkretną akcję w homekitcie. I to było super łatwe e, i jeśli Ktoś chce jakieś, wiesz, bardziej zaawansowane skróty robić, to też można je sobie wrzucić do góry po to, żeby je uruchamiać z paskami. menu. Okej. Okay. No to tak, wiesz, myszka, nie? Eee, ale to też ciekawy, ciekawy tip. Eee, w sumie nie wiedziałem, bo ja tak ze skrótów na kompie to tak nie bardzo. W sensie to ja pamiętam jak je uruchomili, w sensie pojawiły się w nowym systemie, to nawet chyba nie uruchomiłem tej apki. Bo jakoś tak skróty? Zadurny jestem chyba na to, no. Za durny, to trzeba umieć bardziej myśleć, wiesz, jeżeli chodzi o, nie wiem, no kwestie automatyzacji. Wiesz, że ja tak zawsze próbuję jakieś takie drobne rzeczy wykombinować, co ja robię często i, i jak. Pamiętaj, że to jest Nigdy ale... nie próbuj zrobić czegoś w 5 minut. Jeśli możesz spędzić 6 godzin, próbować to no automatyzować. Zawsze wracamy do, do, do tego, właśnie, starego pożykadła internetowego. Że no niestety. Nie, teraz też prawda jest taka, że coraz mniej robię y, rzeczy y, takich właśnie automatycznych na kąpie, nie? Że jakby często to jest tak, że jednak nie wiem, no jeżeli to jest montaż wideo, no to ja siadam i montuję, I jakby tutaj mi skrót mi nie za bardzo jest w stanie pomóc cokolwiek to prawda, zrobić. Nie Co to automatycznego mówisz? nie zrobisz. Makro, no, znaczy, gdybyś, mont, gdybyś montował, gdybyś robił wideo, to mógłbyś yy... o, inaczej Bardziej, bardziej może coś bardziej z takiej rzeczki, beczki, którą ja sam. Jak na przykład przerabiasz zdjęcia w Darkroomie, mm -hmm. to możesz zrobić sobie skrót, który na przykład będzie wykonywał dane akcje w Darkroomie na wielu zdjęciach naraz. To jest okay. fajne, kiedy na przykład ja przerabiam zdjęcia, żeby miały wszystkie ten sam filtr włączony, żeby miały ten sam jakby paletę mhm. kolorów, a potem ja już te kolory dokładnie czy ostrość czy jasność mogę zmodyfikować na każdym dzieci osobno. Gdybyś robił zdjęcie takie rzeczy filmowe, no filmowe to w makra są na pewno, nie trzeba do tego używać pewno shortcutów i tam pewno wbudowane są. Nie wiem, nigdy nie montowałem filmów, jakoś tak. Nie, ale to, to, to raczej właśnie już jest kwestia raczej programu, w którym pracujesz i, i tego na co on ci pozwala, a nie na co pozwalają ci, wiesz, skróty, które jakoś tam czasem mogą wejść do niektórych, do, do niektórych programów, ale. Do, do, do premierki to się tam się raczej nie dostanie, nie? W sensie to Adobe powinno udostępnić jakieś tam możliwości, ale no... Faj nawet, a ciekawe czy Final Cut, ja mam Final Cut'a chyba, albo nie mam, nie mam. A Final ciekawie Cut, czy... no, no, to, to tylko pytanie, co, co jak mogłoby ci to pomóc, nie? Jakby... Short ja, ja rozumiem, że na przykład mogłoby być tak, mogłoby być tak, że na przykład mm, u, u, udostępnia możliwość Wykorzystania na przykład pewnego fragmentu yy, danego programu do montażu, na przykład, czyli silnika renderującego. I przykład może być taki, że hej, yy, może nie potrzebujesz montować, ale chciałbyś na przykład zrobić wideo, w którym masz samo audio i statyczny obrazek, nie jako wideo, jako mhm. bo chcesz wrzucić podcast na, yy, na YouTube'a. Przykład po prostu, z, wiesz... Zupełnie z dupy, z... nikt takich rzeczy nie robi. Absolutnie. No i, i, i wiesz, mógłbyś teoretycznie, gdyby deweloper wystawił taką możliwość, yy, zrobić skrót, który mówi tu masz obrazek, znaczy, zaraz, zaraz, do tego wrócimy, tu masz obrazek, więc wybierasz sobie obrazek z dysku, yy, kolejny krok to jest wybierz plik mp3, super i, i dalej to jest render. Yy, tylko, że Prawda jest taka, że w ogóle nie potrzebujesz do tego Final Cut'a, ponieważ taką rzecz można by uzyskać na spokojnie, korzystając z FFmpeg, takiego zestawu, takiej biblioteki znam, kodeków. Znam. I on jakby, myślę, że spokojnie skróty są w stanie to obsłużyć, bo on jest dość silnie zintegrowany tam z systemem, to no, łatwo się do tego dostać i, i łatwo napisać coś, co co wykorzysta właśnie silnik FFmpeg, żeby, żeby zrobić właśnie tego typu wideo. Tylko no, nie jest to takie proste, to wcale nie jest wiesz, złożenie czegoś z dwóch klocków, z puzelków, które się ładnie do siebie pasują. No tak. mm, to nie jest do końca to, tu trzeba mieć rzeczywiście skila, ale jak już ktoś umie takie rzeczy robić, albo po prostu umie dobrze szukać, no bo wiesz, czasem jest tak, że ludzie się dzielą takimi skrótami na ludzie, to, to jak najbardziej Podważam, można coś ja takiego uzyskać. Ludzie mogą prawdopodobnie dzielić się takimi skrótami oczywiście na jakichś forach, czy jakichś takich grupach dyskusyjnych, ale ja ostatnio wyrobiłem u siebie nawyk rozwiązywania swoich problemów, albo próbowania rozwiązania swoich problemów przez szukanie konkretnych fraz w GitHubie. A, okej, okay, okej. Okay. Bo to jest tak na przykład, że jak potrzebowałem, yy, jest w ogóle taki, ja potrzebowałem aplikacji, która mi rozwiąże konkretny problem, i znalazłem ją na, jest na GitHubie taka strona jak osom awesome MacOS i to jest po prostu lista aplikacji na macOS I tam jest, one uh -huh. są podzielone na kategorie. Niektóre z nich są open source, więc są od razu linki do GitHubów i tak dalej. Jest Awesome SysAdmin, Osom, awesome jakby Privacy, cokolwiek. No jest bardzo dużo takich list. Ale są też po prostu ludzie, robią swoje projekty, czy, czy, czy mniejsze, który, takich, których, wiesz, na próżno szukać na pierwszych stronach Store'a mhm. i okazuje się, o, na przykład Send to Safari. Chciałem mieć dodatek, który jednym klik, w sensie chciałem rozwiązać problem, który miałem, to było z zakładkami, nie? E, mówiłem o tym, mhm, że mam tak, taki tak, program, tak. który jak, nacisnę, jak go uruchomię, to on wszystkie zakładki, które mam odpalone w przeglądarce wrzuca do Safari. I zamykaj w tej przeglądarce. Okej. Okay. I wpisałem coś takiego na zasadzie send to Chrome, czy send to Safari, wpisałem i się okazało, że jest taka aplikacja. Hmm. A jak chciałem w drugą stronę, to też wpisałem dokładnie to samo hasło, tylko że odwrotnie, w, w GitHub i znalazłem skrypt do automatora. O, proszę. Więc. W, bo Wpisujesz po prostu tam hasło, co cię interesuje, i się okazuje, że być może jest ktoś, kto zrobił program, skrypt, aplikację, cokolwiek, co może Ci Twój problem rozwiązać, nie? Ja w ogóle chciałem taki mały hołd oddać deweloperom, którzy wrzucają na GitHuba rzeczy z licencją totalnie open source i, 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 i dają możliwość korzystania z tego kodu bez żadnych kombinacji, bo ostatnio szczególnie. Zdarza mi się natknąć na naprawdę no dziesiątki tego typu rozwiązań i Steve Seguin, o którym mówiłem już, ziomek, który napisał video Ninja który jest po prostu kosmicznym systemem do zarządzania w ogóle, wiesz, kolami, jakkolwiek by to nazwać, i integracją tego z OBS-em. W ogóle OBS, przepiękny software, który po prostu jest tak potężny, że potrafi obsłużyć ci telewizyjne, telewizyjną jakość produkcji bez żadnego problemu. I jeszcze i, i cała całe społeczność deweloperów, którzy piszą wtyczki do OBS-a. No po prostu coś niesamowitego. Ja ostatnio właśnie trochę więcej grzebałem, zresztą wspominałem o tym Twitchowaniu, więc tak sobie wiesz, robię research i, i sobie dużo oglądam na YouTubie ziomeczków, którzy bardzo fajne rzeczy sprzedają. I, 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 I to, jakiego rodzaju wtyczki, co one potrafią robić z obrazem, no to, to jest, się w głowie nie mieści. I, ja jestem absolutnie w totalnym szoku, że ludzie dają to za darmo i, to i, 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 i że, to, że to nadal istnieje, wiesz, bo mam wrażenie, to że... To pamięta że... pamiętasz tą akcję? C Oj, włączyłem odkurzacz. Poczekaj. <laughs> chłopie! Chłopie! No spokój się! się wracam do domu! Do domu wraca. Sorry. Krzyczy, krzyczy jak na psa Pamiętasz tę akcję Kiedy ziomek jeden, który robił jakąś taką Sam bibliotekę open source'ową Nagle ściągnął pół internetu, bo zrobił aktualizację I stwierdził, że tak, pierdoli Tak, 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 pamiętam, no Tak, 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 no ale rzeczywiście wiesz, to tam były Nadużycia, w sensie, że on Faktycznie ta jego mikro była Podstawą dla po prostu Setki tysięcy różnych serwisów czy, czy innych programów, które pracują. A i by the way, Ziomek nie dostawał żadnych pieniędzy, nie? Oraz mm -hmm. e, pa, pamiętam też, obserwuję wielu deweloperów, była taka sytuacja, w której jeden Ziomek robił właśnie w swoim wolnym czasie jakąś, znowu jakąś bibliotekę czy cokolwiek, i jakoś ogromna korporacja do niego napisała. I co on jest im w stanie zaoferować i jak bardzo oni mogą, na zasadzie, ale tak wymagająco, nie? Że oni wymagają Aha. od niego, żeby on teraz powiedział, jakie on ma privacy policies, jakie on ma polityki bezpieczeństwa, jak wygląda. A on mówi, on pisał, y, lol, ja to robię za darmo, jak chcecie, to korzystajcie, jak nie, to wypierać. Mhm. E, mamy takich internetowych bohaterów, chwała im oczywiście, że tak, tak, rob, tak, poświęcają swój czas, żeby robić rzeczy w internecie dla ludzi. Mhm. Warto wspierać tych e, deweloperów. Czasami na GitHubie się da. Ja e, wspierałem. Jak korzystałem z różnych rzeczy, to, to zawsze starałem się rzucić okiem i wesprzeć, mm, bo były takie opcje. E, jest tu widać na przykład? Mogę, mogę zobaczyć, komu tam dawałem pieniądze? A to nie wiem. Chyba e, nie mogę. Ja z Steve Seguin i jeszcze jednego ziomka koniecznie chciałbym shoutout zrobić. Exceldro. E, ziomek ma w swoim, e, w swoim portfolio Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych wtyczek do obs z których każda robi zupełnie co innego, a każda jest turbo przydatna. Turbo przydatna, przepiękne rzeczy. I absolutnie na, na OBS Project, na forum yy, OBS-a, yy, no tych wtyczek jest po prostu setki tysięcy, ale ten ziomek po prostu robi, robi coś niesamowitego. Yy, na przykład zupełnie Yy, jedna rzecz, która, którą kiedyś sam rozkminiłem, yy, bardzo tak wiesz, nieładnie, nie, nie ale działało, yy, to jest, że możesz włączyć powtórkę ostatniej akcji. Nie? Czyli jakby yy, o, jest wtyczka specjalna, która po prostu o, naciskasz jeden guzik. I ostatnie 30 sekund streamu w jakiejkolwiek formie wizualnej, to już wszystko do dogrania, do, do, do ale jakby on ma zapisane w formie pliku i ci odtwarza, nawet może być w zwolnionym tempie, jeżeli będziesz chciał. Więc wiesz, jedna wtyczka, która robi taką fajną rzecz, która na co dzień, jakby wiesz transmisjach na żywo, na przykład z meczy piłki nożnej, no to jest w ogóle standardzik, że, że tak się robi. A, a tutaj możesz to zrobić, wiesz, w ramach OBS-a po prostu jednym guziczkiem. No cudowne rzeczy, no cudowne rzeczy, naprawdę. I, i no, ja jestem w szoku, że, takie, że to jest wszystko za, za, za darmoszkę. Naprawdę oni mogli ciągnąć dużą kasę, a, a tak naprawdę no, dają ludziom niesamowicie potężne narzędzia hmm, po to, żeby oni mogli robić, robić jakieś fajne rzeczy. I, I no nie wiem, no ukłony, szacuneczek yy, tak dla... ja też staram się wspierać deweloperów, którzy właśnie robią takie rzeczy na ile yy, mogę, na ile potrafię. Właśnie w ogóle wszedłem na yy repozytorium bota do Dokkan Battle, Dragon Ball Dokkan Battle, pamiętasz? Mm -hmm, pamiętam. Który jest już nieaktywny od trzech lat, bo mm, bo yy, no firma, która robi tą aplikację zmieniła całkowicie API, zrobili jakieś tam mm. encryption mechanizmy, no i generalnie nie da ten. Ale widzę, że w Contributors jest siedmiu i jestem jednym z nich. I to też wygląda śmiesznie. Wow. Nice. Nice. No nie, nie. To, to, to absolutnie wspierajmy takich ludzi, bo często jest tak, że to na nich stoi internet tak, absolutnie i się okazuje, że to jest bez żartów naprawdę tak, bez żartów absolutnie a często jest tak, że na nich po prostu stoi, wiesz, setki jak nie tysiące różnego rodzaju content creators, jak, jeżeli mówimy o, o, o OBSie i tych wszystkich narzędziach Naprawdę wielki szacunek za to, co, 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 co możemy robić dzięki, dzięki właśnie takim deweloperom. Więc ja też z przyjemnością będę wspierał dalej. I, I to samo polecam naszym słuchaczom. Jeżeli korzystacie z jakichś darmowych rzeczy, które udało Wam się pozyskać, właśnie dzięki komuś, kto stwierdził, że coś takiego napisze i, i udostępni dla innych, znajdźcie sposób, żeby wesprzeć. Nawet kupić tą przysłowiową kawę, e, wrzucić parę, parę grosików. Myślę, że, że, że dzięki temu po prostu y, wiesz, wszystkim będzie trochę lepiej. A ja w ogóle wrzucam w opis odcinka. E, tak w ogóle na, na GitHubie są listy. Mhm. E, właściwie tematy jednym z, jednym z tematów jest osom awesome lists. I może właśnie jak się wpisze osom awesome wyszukiwarkę, to wyskakuje ta lista. Mhm. E, list, lista, list i można sobie tutaj poznajdywać różne ciekawe rzeczy. Okay. Na przykład jest lista, w której masz platformy. I masz platformy różne. Na przykład Windows, jakieś linuxowe rzeczy. Mm -hmm. Frontend development, masz różne biblioteki. Backend development, big data. Książki, gdzie można. Możesz... O, tak, gdzie możesz. O są self-hosty. To jest wspaniałe. Mm -hmm. e... Ja właśnie jak szukam jakiegoś rozwiązania, typu. E, Czekaj, to też dorzucę. Jak na przykład chciałem... O, tutaj może znaleźć, na przykład chcieliśmy mieć forum czy bloga. Tak. To ja sobie tutaj szukam, na przykład, jakie są opcje na to, nie? Potrzebowałem sobie postawić w domu jakieś rzeczy, ser, jakiś serwer w domu, żeby na, na moim Raspberry Pi nie chodził na przykład. To tutaj mogę zobaczyć, okej, okay, faktycznie są takie open sourceowe rozwiązania, które pozwolą mi na przykład. Zrobić w domu dysk sieciowy, wiesz, mm -hmm. żeby zrobić NASA bez NASA, nie? Mhm, mm mm -hmm. Tak więc e, tutaj są wszystkie te rzeczy. Jak ktoś chce serwer sobie hostować maila, to jak najbardziej może. Nie polecam oczywiście. To już nie, nie te czasy, e, ale, ale można. Można jak najbardziej. Git e, wow. no GitHub jest wspaniałym miejscem znajdowania tych rzeczy. Kurde, wlazłem teraz właśnie w osom awesome macOS, nie? O, tam znaczy, też jest awesome ogromna lista. Ja nie mogę, jak to się ciągnie długo. Niesamowite, jak to jest, jaka to jest długa lista rzeczy. Wow, ale no do przeglądania jak najbardziej. Także, o panie, moglibyśmy z takiego, z tych osom list zrobić pewnie z 50 odcinków, ale po co? Niech, niech się dzieje. Pobejrzyjcie po sobie yy, sami i poszukajcie różnych fajnych rzeczy. Może coś fajnego znajdziecie, to wrzućcie na, do nas na forum yy, i, i zobaczymy, co, co udało wam się wygrzebać z tych, no mega, widzę, że to naprawdę jest goldmine. goldmine. To jest takie miejsce, gdzie y, mój bot do telegrama, który ciągnie rzeczy z Magic Eden, y, ten mhm. do, do NFT-ków, no nie? On został zrobiony z, na GitHub'ie wpisywałem y, jak, myśl, jak myślę, że można było ten problem rozwiązać i się okazało, że jest parę programów, mhm. które mogą to rozwiązanie y, mi dać. Ja po prostu wklikałem połączyłem na ślinę gumę do użycia już sznurki proszę bardzo. No i da się, proszę. proszę bardzo. W każdej minucie dostaję informację o tym, jak bardzo jestem biedny. Perfectly fine. <laughs> Nie no super, super, bardzo, bardzo fajnie, ale to też wiesz, to, to wymaga to oczywiście troszeczkę skilla, którego ty masz na szczęście, no chociażby po to, żeby po prostu wiesz, to no, właśnie pospinać tymi sznurkami, e, czasem, czasem te projekty są takie rozgrzebane, a czasem po prostu trzeba wpisać w określone miejsce, hej, tu wklej API, kod, a ten kod dostaniesz gdzieś tam i, i wtedy już zadziała, nie? Więc to nawet ja jestem w stanie takie rzeczy ogarnąć, mm, więc, więc spoko. E, nie, nie, absolutnie, oda, oda do deweloperów, Szacuneczek za to, co robicie, jeszcze jak udostępniacie swoją pracę za free, bo, bo, bo to jest wasze hobby, czy cokolwiek, z jakiegokolwiek innego pieniądzec. powodu. Szacuneczek, dziękujemy wam bardzo I, 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 no i my będziemy się starać wspierać, a wy róbcie tak dalej, bo robicie po prostu świetną robotę. Ja jeszcze w ogóle nie sprawdziłem żadnych z tych stron, które, o, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu w kontekście tych zakładek, ten... Sync Mark, Markster Orak, oraz no, no, Book no. Markster, Ale mam to, chciałbym, żeby to było oznaczone, mam to otwarte w zakładkach i myślę, że do tego kiedyś przejdę. No ale miałem jakieś tam trudne, ważniejsze rzeczy do zrobienia, jakieś... Wiesz, Rozumiem, oczywiście, oczywiście. Eee, Kochany, ja mam jeszcze, zostało nam ostatnie 15 minut, ja takie <laughs> Taki śmieszne rzeczy znalazłem. Dobra. Nie wiem, czy wiesz, ale... Mamy dwa newsy o robotach. Jeden jest pozytywny. E, otóż z, roboty w MIT e, nauczyły się u, bawić ciastoliną. Mm -hmm. <grym>, Wiem, jak to brzmi, ale, e, ale to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście. Materiał, jakim jest ciastolina, no jest nietypowy, no bo zwykle, wiesz, jak uczymy roboty robić rzeczy, no to raczej to jest złap, przestaw, obróć, cokolwiek, nie? Jakby yy, ta manipulacja jest, no i złap, złap nie za mocno, żeby tego nie zepsuć. Natomiast tutaj masz, wiesz, masz modelowanie pewnych rzeczy, więc musisz złapać coś, co jest miękkie yy, i mm -hmm. jednak z zrobić z tego jakiś kształt. No i jak się okazuje, Mm, właśnie im roboty się to, to u... całkiem potrafią? udało już roboty to potrafią, jest fajnie ze wsparciem oczywiście wizualnym z różnych kamer, ale jak najbardziej y, wystarczyło im 10 minut danych y, y, żeby, czyli 10 minut nagrania ludzi, którzy to robią y, żeby, żeby nauczyły się jak faktycznie bawić się <grym> tą ciastoliną which is cool <grym> także spoko a drugi newsik jest taki, że yy, no nie wszystkie roboty to potrafią, jak się okazuje. Niektóre roboty yy, potrafią inne rzeczy, na przykład grać w szachy i po prostu o, kurwa, widziałem to <laughs> Ale te, które grają w, szafy, w szachy, nie do końca chyba u, mają cokolwiek wspólnego z tymi, które nauczyły się bawić Ciastoliną, ponieważ im siła nacisku jest zupełnie nie do końca dobrana. I podczas, podczas jakichś tam turnieju w Rosji. Robot to trochę z winy przeciwnika, bo przeciwnikiem był siedmioletni chłopiec, który chciał trochę za szybko ruszyć, um, ruszyć um, jedną z figur i robot po prostu złapał go za rękę i złamał mu palec. Pod to, to oczywiście to jest, ten... żeby nie było, ale jednak z drugiej strony jest jakieś takie, no. No jest coś robot... zabawnego. Oczywiście szkoda, szkoda chłopiny. To I, i, i już jakieś no, dziecko było na tym wideo. No właśnie mówię, no siedmioletni chłopiec, no, no, no przykra, okay, no przykra tak. sprawa oczywiście. On podobno zagrał już następnego dnia, więc to, to nie jest tak, że, że jakoś go, wiesz, pocharatało. No tam jakieś pe pewnie pęknięcie jest w tym paluszku. Yy, ale, ale rzeczywiście, no niestety, grał z robotem, który złamał mu palec, nie? <laughs> Co? Co jakby... Troszkę przyps, ale oraz przyps dla ziomków od robota, nie? No trochę tak, no, no wiesz, to no, oczywiście to jest tak, że oni zaprogramowali go w określony sposób i to jest też największy myślę nadal problem i tu pewnie AI pewnie będzie wchodzić powolutku. To znaczy, że wiesz, no został zaprogramowany tak, że po X czasie tam czekaj na ruch przeciwnika i jeżeli przeciwnik zachował się nietypowo, to znaczy wychodził poza Wyszedł poza scenariusz założony dla robota, no to robot trochę przyświlował i nie wiedział, co zrobić, i po prostu no, tam chciał nie pamiętam, no, nie wiem, co do końca ch chciał zrobić, ale no, no niestety, e, robot po prostu wykonał akcję taką, a nie inną. E, tam jest w ogóle to jest jakiś taki dziwny układ, że ten robot grał chyba z trzema przeciwnikami jednocześnie w ogóle, no bo wiadomo, no, to, to, ten. Mózg robota jednak jest troszeczkę e, łatwiejszy do zaprogramowania, to jest troszeczkę inaczej, e, więc mógł sobie grać z wieloma e, graczami. Zresztą nawet, w, w, o ile dobrze pamiętam, w Gambicie Królowej też był, była taka scena, że, że ona grała tam przeciwko kilku e, przeciwnikom jednocześnie, więc, więc to nie jest też nic nowego. E, A propos e, robotów, to czy ty widziałeś w ogóle? E, Robotów, sztuczna inteligencja, która no. robi ostatnie selfie na Ziemi? Tak, ale. Boże, to jest Jakie mocne. to jest kurwa mroczne. Wow. I to jest w ogóle Mid Journey. I to mi dobrze napisał później. Pamiętam, że y, podczas odcinka ja mówię, że kurde, jakieś dziwne dostałem coś, jakieś zaproszenie. Pamiętasz? I później się mhm. okazało, że, że to jest zaproszenie do Mid Journey, czyli właśnie. Y, Takiego projektu, który jest obok Dali, czyli Dali 2 teraz, który tworzy właśnie obrazy na zadane jakieś tam hasło. I właśnie jednym z haseł, o którym mówisz, było ostatnie selfie na Ziemi. I no, to co to AI wyprodukowało jest naprawdę, wow, chilling, ale jest też, też przepiękne pod względem takim artystycznym. Znaczy, no, naprawdę to jest. Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby ktoś mi pokazał ten obraz i powiedział: Hej, to on namalował jakiś tam, nie wiem, Beksiński na przykład, nie? On ma, ma, ma troszeczkę podobny styl, tam jakieś takie motywy śmierci się pojawiają, czy czaszek. Więc, no, mocne, bardzo mocne i fajne też ćwiczenie, myślę, dla osoby, która chce. Poprosić to AI o, o narysowanie czegoś, nie? Że jakby wow, ktoś wpadł na pomysł, żeby dać jej hasło ostatnie selfie na ziemi, nie? które jest Nisamowite naprawdę to jest. genialnym w ogóle pomysłem pod względem inspiracji, nie? Nawet jakbyś sam się zastanowił, hej, co, jakby to mogło wyglądać, nie? A tutaj. AI jest w stanie zrobić obrazek, który totalnie pasuje właśnie do, do, do tego hasła. Niesamowite i naprawdę jestem pod wrażeniem, w którą stronę to idzie. I sam tak mam, poczułem, że bo ja mam dostęp do tego. Teraz już chyba nawet jest troszeczkę łatwiejszy, bo wystarczy dołączyć do Discorda, już nie trzeba mieć zaproszenia, o ile tak, dobrze tak, pamiętam. tak taki można w ogóle pisać i on cię odpisuje po prostu. Tak, to, to, to ja, ja muszę tam wejść jeszcze raz, bo, bo, bo szczerze mówiąc, jak wlazłem zaraz po tym naszym odcinku, jak dostałem to zaproszenie, wlazłem i tak, kurczę, czułem się totalnie zagubiony, w sensie nawet w tym Discordzie, jakby nie do końca wiedziałem, gdzie ja mam wpisywać to hasło, ale no, pewnie byłem roztrzepany, jeszcze wiesz, dużo się działo, więc wrócę do tego, bo sam jestem ciekawy, co, co z jednej strony ja wymyślę, a co, jaki będzie efekt, efekt właśnie tych, tych haseł. I, i, i też, kurczę, myślę o tym, jak, jakie to ma konsekwencje jakby dla jakby kto to jest twórcą de facto? Czy no jesteś ty? Ta dyskusja, ta, chcesz, ta dyskusja, która jest o... Yy... No prawa autorskie i tak dalej, tak. oczywiście, wiadomo, nie? Ale już nawet nie, nie chcę myśleć o kwestiach prawnych, bo wiem, że tam Tomek też o tym wspominał. Yy, jakieś tam różne rozmowy yy, cytował yy, na, na, u siebie na Twitterze. Ale zastanawiam się tak zupełnie, wiesz, zupełnie filozoficznie, nie? Jakby no, właściwie twór, jesteś ty i komputer jednocześnie. Nie? Ale gdyby nie twój input, to to dzieło by nie powstało. Nie? No bo jedyne, co, to może być tak, że ktoś inny poda komputerowi dokładnie to samo hasło. No, i wtedy wiesz, jest pytanie, oczywiście, kto. Yy, bo bo i, i to jest też zabawne, jak ty podasz hasło. Komputerowi, on ci wypluje jakieś tam obrazy, a ktoś inny poda to samo hasło, i on za chwilę dostanie jeszcze inne obrazy. Nie? Więc to też jakby rozdziela to, ten, ten, ten świat. Więc on jest, mimo tego, że miał dokładnie to samo hasło, jest twórcą innego dzieła de facto yy, niż ty. Więc no, kurczę, bardzo, bardzo ciekawe w ogóle rozkminy, i ciekawe, że, yy, że właśnie. Yy, Jesteśmy w takim miejscu, że musi, musimy myśleć też o, 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 o właśnie takich rzeczach, nie? Kurczę, to jest, to jest bardzo ciekawe. E, no. Mid Journey. Muszę jeszcze tam wrócić koniecznie, bo y, nie, nie mam jeszcze w głowie żadnego pomysłu na jakby co, ale, ale to właśnie ostatnie selfie na ziemi bardzo mnie zainspirowało, jakby, A, że bo... wow, że można rzucić właśnie tak bardzo niekonkretne hasło, a jednak dostać niesamowite, wiesz, wyniki. Bardzo fajnie, że to są upiorne obrazy pełne <noise> ognia i strachu. Pocieszające. No. Wiesz, no a myślisz, że coś innego nas czeka? Na, nie wiadomo, no, czy nie. my doczekamy do tego w ogóle, ale no... Mam nadzieję, że nie. <noise> no, oby nie. Oby nie. Oby nas już nie było. Eee, tak, 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 ale potężne to jest, potężne, potężne. Mm. Widziałem jeszcze jakieś narzędzie, ale to może było to, które ty, którego ty używałeś, nie, to od NVIDII. A no to, to hmm. do, do rysowania, no to już tak, o tym tak, też mówiłem. To tak. no natomiast no tak, tutaj już jednak masz input, fizycznie coś tam rysujesz jednak, nie? I, i, i jak najbardziej też możesz uzyskać bardzo fajne efekty, ale no jednak tutaj Marzesz. No, no, jakiś masz pędzel i coś tam musisz namazać, żeby faktycznie mieć jakiś efekt. A tutaj jednak wpisujesz po prostu hasło, więc to też jest troszeczkę inne. Yy, no ale wiesz, to, jakby to jak dużo narzędzi nagle powstaje, które sprawiają, że tworzenie czegoś z niczego staje się tak proste i dostępne, no to też wiesz, niesamowiteś pokazuje ten. O, jeszcze mam jedną rzecz. No. To, bo 5 minutek, a, a to jest króle złoto. Czy ty widziałeś tweeta e, MetaQuest VR, w którym, e, w którym jest wideo zapięte, półtorej minuty? Jak oni są w kosmosie, nie Just widziałem two tego Just To jest geeking out over space. Mm -mm. To jest rozmowa naszego ukochanego cuka z. Z Neil'em de Grasem, czyli panem, panem od, panem od kosmosu. kosmosu, tak. I to jest wywiad, który jest zorganizowany w ramach VR-u. Znaczy w ramach metawersu. w Meta. którym, mm -hmm. prawda, tutaj. Już, 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 już czuję czas od razu taką krężówkę, no? I. No, i to jest ekstremalny cringe, powiem Ci. W takim no sensie, jest... że jeżeli Dobra, masz. Może jeżeli masz z tyłu, bo tak jakby odetnij Meta sobie kwestię VR. treściową, jakby, bo to, to treściowo to, to jest jak każdy inny wywiad. No, Neil jak zwykle bardzo ciekawie opowiada o kosmosie, mówi o tym, o, o, o efektach, jakby o tych pierwszych zdjęciach z nowego teleskopu Webba, które no, dają zupełnie nowe, nowe podejście do, do obserwacji kosmosu, no bo wiesz, takiej jakości nie mieliśmy do tej pory możliwej nigdy. Um, I to jest też w ogóle, już pomijam kwestię tego konkretnego wywiadu, ale to, że dzięki temu teleskopowi możemy popatrzeć na coś, co wydarzyło się ileś miliardów lat temu, to to jest jakby w ogóle koncept, który bardzo trudno jest umysłem objąć. Nie? Bardzo mi się podoba, że pierwszy komentarz. Stary. Pierwszy komentarz do tego wideo to jest. Wyobraź sobie, że masz tak dużo pieniędzy i tak dużo mocy, e, wspaniałych inżynierów mhm. i to, co robisz, to jest, kurwa więcej spotkań. A tak. To, to ładne spotkania, Sto które mogły być no. mailem. E, ale, ale tak, jakby, no, wracając do samego wideo. Yy, jest, mając z tyłu głowy, że można to było zrobić w formie Totalnie normalny, normalnego wideo. To trochę, tak jak, to trochę tak jak wysłałem ci kiedyś Wojtek, e, kiedyś mam na myśli ostatnich, w ciągu ostatnich paru tygodni, wysłałem ci taki projekt, który znalazłem, mhm. który robi takie maszyny do tego, żeby e, uprawiać w nich marihuanę. Pokazałem ci to, bo to było e, na zasadzie: bo pa, tak, patrz, tak, tak, pa, patrz, jaki fajny projekt za. Ta. Wsadasz nasiona i on dba o to, żeby je nawodnić, naświetlić, mhm. tak jak trzeba. Tak dalej. To takie tuby szklane, które można tak, postawić na tak, tak. siebie w domu, z tymi stronami wszystko. Dokładnie, tak ładnie, ładnie światło. Tak, fajnie. No. And then there is an NFT and the token. W sensie, aparently, nie możesz robić czegoś takiego, bo musisz dać, żeby to było Web3 i tam jest token NFT, i jak chcesz to kupić, w ogóle tu musisz kupić NFT, które jest redemable for the product. Co do chuja, w sensie można to zrobić tysiąc razy łatwiej. Tysiąc razy łatwiej. No, po prostu można, hej, zrobić kickstartera i niech ludzie dadzą pieniądze i jak zbierzemy odpowiednio dużo pieniędzy, to wyprodukujemy to i wyślemy tym, co kupili. Jakby... Po co to, to komplikować? Tak, no i nie. tutaj z tym wiarem jest bardzo podobna sytuacja. Dokładnie o to chodzi. Po cholerę to komplikować. Ja rozumiem, że oni mieli na sobie te okulary i mogli patrzeć na te zdjęcia z kosmosu, no nie wiem, pewnie z bliska, czy czuli się otoczeni tymi zdjęciami, nie. ale po jakiego wałka? Mogli równie dobrze po prostu. Przybliżyć sobie te zdjęcia na normalnym ekranie y, dwuwymiarowym, y, jeżeli chcieli, y, wiesz, bardziej dokładnie przyjrzeć się jakiejś części kurczę, czegoś nie? Y, to ten VR i to, co oni pokazują, to jest w ogóle niepotrzebne nikomu. To jest naprawdę nikomu niepotrzebne. I y, jeżeli spotkamy się za lat 5 i okaże się, że metavers cuka y, jest czymś, z czego wszyscy korzystamy, to proszę to o pod out, mocno to to jedna sprawa, a druga sprawa, bardzo poproszę o wiadomość od naszych słuchaczy, ej mordo, nie miałeś racji, nie, eee, to będzie największa konsekwencja tego, co dzisiaj powiedziałem, tak naprawdę, nie? ale nie, no błagam, naprawdę, to, to jest straszne i jeszcze na samym końcu Neil mówi do Cuka, to jest, ostatnie sekundy są cudowne, on mówi, no, to dzięki e, fist bump. nie? I, I te awatary robią coś, co. Ten... To, przepraszam, że się tak śmieję, ale to naprawdę jest straszne. Widzisz to i mówisz, nie nie wierzę. No i oni dwie rączkami próbują sobie zrobić ten fist bump, i on jest tak straszny. To jest dokładnie, to jest dokładnie takie same uczucia, ja miałem, patrząc na to. Jak patrząc, jak na przykład ktoś yy, na jakiejś imprezie próbuje przybić komuś piątkę, a ta druga osoba jakby odchodzi, bo nie zauważyła, no. że tą piątkę przybierześ, i ktoś zostaje z tą ręką w górze, wiesz, jest to no, sytuacja, no, y, trochę cringe trochę taka niezręcznie się zrobiło. No, to tutaj jak zobaczyłem, to, to się bardzo niezręcznie zrobiło. No, troszkę, no, 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 jest to bardzo nieprzyjemne. W każdym razie, mm, no, cringe 100%. I, i, I to jest naprawdę przykład czegoś, co nie rozwiązuje żadnego problemu. Wiesz. I, I no, no cóż, ktoś bardzo fajnie skomentował to, co ty powiedziałeś, że, że tutaj bardzo są przyjemne komentarze pod tym, ale ja znalazłem jeden. I love how awful this is. Mm -hmm. Because the sooner Facebook invests everything into c's metaverse, the sooner Facebook will collapse into bankrupt ignomini, to nawet nie wiem, co to znaczy. Um, ale to znaczy a public shame or disgrace, hańba podłość. okej, okay. no, to, to. Mm -hmm. <ś> <ś> y I tak hmm. szczerze mówiąc, to, to, to jest bardzo y bardzo dobry komentarz w takim sensie, że rzeczywiście ja mam wrażenie, że oni pchając tak bardzo dużo, a mam wrażenie, że cuk jest Naprawdę w 150 procentach przekonany, że to jest absolutnie przyszłość, w którą Facebook musi iść, bo inaczej umrze. Tylko, że on pcha tego Facebooka, wiesz, w czarną dziurę, w która go za chwilę straszne. pochłonie, nie? I ciekawe no, jest to. wiesz, mówię straszno, a z jakby. Totalnie mi to nie przeszkadza. Nie no, wiesz, no, pewnie nikt nie zapłacze, no, poza tam ludźmi, którzy żyją z tego, że, że Facebook istnieje, ale, ale no, kurde, no niesamowite, bardzo jestem ciekawy w ogóle przyszłości i tak najbliższych 10 lat, jeżeli chodzi o w ogóle rozwój czy ruchy Facebooka. Ostatnio przecież tam nawet na Instagramie yy, Wprowadzili zmiany, które sprawiły, że, że były full-screenowe zdjęcia, i właściwie wyglądał Instagram jak TikTok. Musieli wycofali się z tych zmian, bo się ludzie rzucili, że e, to tam się nie podoba, więc teraz się wycofali. Teraz cuk na jakiejś tam konferencji, właśnie chyba dzisiaj nawet, powiedział, że no, pod koniec przyszłego roku, to się spodziewajcie, że na Instagramie 30% treści będzie podsuwanych Wam przez AI, a nie przez. To, że kogoś obserwujecie, nie? Więc jakby... najlepsze... I najlepsze jest to, że oni mówią jednocześnie no, widzimy, że ludzie idą coraz bardziej w wideo, więc będziemy pokazywać wam wideo. I jednocześnie, ej, a może oni idą w wideo dlatego, że jak rzucają zdjęcie, to nikt go nie, zwo... nie zobaczy? To no, jest totalnie błędne koło, wiesz, sami się w to wpuścili. I później jest, a to algorytmy coś tam świlują, nie? Sam żeś to kurna napisał, debilu. Rozumiesz? Ach, ja się zdenerwowałem niepotrzebnie na ten koniec. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za, za Jesus podcast. Oczywiście z patronami słyszymy się już za chwilę w After Darku. E, dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych, ciekawych, e, ciekawych tematów. Ja będę mówił o komputerze kwantowym. O. No, Będzie, 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 kwantowo będzie dzisiaj. E, więc zapraszamy serdecznie. E, tych, którzy nie są patronami, oczywiście zachęcamy do tego, żeby wesprzeć i nas. Patronujcie się. Patronujcie się. E, ci, którzy nie są patronami, oczywiście szanujemy i wsłyszymy się z, już za tydzień w kolejnym odcinku jestu z Podcastu. Dziękujemy Wam serdecznie. Pa! Bajo! Jestło z Podcast o technologii z wąsem.